Witajcie, moi drodzy. Przed Wami kolejna lekcja z cyklu Wesołych Lekcji. Dzisiejsza będzie o tym, jak napisać ogłoszenie. Ogłoszenie to kolejny tekst użytkowy, o którym uczycie się w szkole i o którym dlatego też właśnie ja chciałabym Wam opowiedzieć. Krótko mówiąc, ogłoszenie to właśnie krótka forma pisemna, za pomocą której podajemy do wiadomości publicznej jakąś informację. Czyli, mówiąc prosto, chcemy o czymś poinformować szersze grono odbiorców, wobec tego piszemy ogłoszenie. Widzicie, ogłoszenie to krótka forma wypowiedzi, jej celem jest powiadomienie kogoś o czymś. Gdzie możemy spotkać się z ogłoszeniem? Może być zamieszczone w prasie, przekazywane przez media, radio, telewizja, internet. Albo na kartce może być przyczepione, umieszczone na tablicach ogłoszeń. Może w niektórych sklepach albo na niektórych osiedlach macie takie miejsca, czy w szkole właśnie jest tablica ogłoszeń i tam można przypiąć swoją informację. A teraz kiedy i po co? Tak w ogóle po co piszemy ogłoszenie? No jak to po co? No na przykład na pracę domową w szkole, tak? Bo takie jest zadanie. Ale tak poważnie, piszemy ogłoszenie, gdy chcemy coś kupić, gdy chcemy coś sprzedać, kiedy czegoś szukamy, na przykład zgubionego piórnika, plecaka, telefonu, dokumentów albo no niestety psa albo kota. Ogłoszenie piszemy również wtedy, kiedy o czymś informujemy. Na przykład, że niedługo będzie występ waszego zespołu albo że odbędzie się jakiś koncert. Ogłoszenie też jest dobrym sposobem, jeżeli chcemy kogoś zawiadomić, na przykład sąsiadów, że będzie u Was remont i że przez jakiś czas hałas będzie spory. Są pewne zasady dotyczące pisania ogłoszenia. Po co? Po to, żeby było skuteczne, czyli żeby zadziałało, żeby spełniło swoją rolę, tak? Żeby dotarło do jak największej liczby odbiorców. No bo jeżeli na przykład chcemy coś sprzedać, to bardzo nam na tym zależy, żeby to się, żeby zarobić pieniądze, żeby się tego pozbyć. Więc chcemy, żeby do jak najszerszej liczby odbiorców to ogłoszenie trafiło i było skuteczne, czyli żeby udało nam się to sprzedać. Dlatego warto tych kilku zasad przestrzegać. Słuchajcie, ogłoszenie powinno być widoczne i czytelne. Krótkie, czyli inaczej zwięzłe. Tam to nie ma być długa wiadomość, to jest krótki tekst ogłoszenie. Pamiętajcie o tym zawsze. Estetyczne i bez błędów. Tutaj słownik ortograficzny się kłania. I ogłoszenie musi, no można powiedzieć powinno, ale jeżeli nie, niech będzie. Musi zawierać niezbędne informacje, czyli na przykład opis tego poszukiwanego przedmiotu, czy zgubionego psa, albo opis tego, co chcecie sprzedać, datę i miejscowość oraz jakieś dane kontaktowe do Was, czyli na przykład numer telefonu, mail. Tutaj mamy taką krótką, kolorową ściągę. Ogłoszenie powinno być czytelne, zwięzłe i estetyczne. Należy zebrać istotne informacje o zdarzeniu lub zgubie lub tym przedmiocie. Trzeba pisać krótko. Krótko i na temat. Musi to być jasne, czytelne, tak na pierwszy rzut oka, żeby wszystkie informacje dało się tak objąć, jak patrzycie, tak? Nie trzeba było przesuwać gdzieś albo odwracać strony, tylko wszystko, żeby było w jednym miejscu. Proszę, pamiętajcie o podaniu tam danych kontaktowych. Na jakie pytania musi odpowiadać ogłoszenie? Gdzie? Kiedy? Co się stało, jeżeli to dotyczy właśnie zagubienia na przykład czegoś? Jak wygląda ten przedmiot z ogłoszenia, czym się charakteryzuje i jak skontaktować się z autorem ogłoszenia? Ogłoszenie składa się z kilku elementów. Jest to nagłówek napisany na samym środku, najczęściej ogłoszenie albo sprzedam, kupię, zamienię, uwaga. Tutaj to ogłoszenie ma charakter uniwersalny i pasuje i do kupię, i do sprzedam, ale możecie po środku po prostu napisać kupię, tak? Albo uwaga, żeby więcej osób zainteresować. Następnie treść ogłoszenia, czyli kto, co, gdzie, kiedy, jak. Wszystkie odpowiedzi na te pytania i dane kontaktowe, żeby ktoś, kto na przykład, nie wiem, znajdzie ten wasz piórnik czy telefon,
miał się jak z Wami skontaktować, żeby go przekazać, oddać. Ten nagłówek musi być wyraźny, ta pierwsza część, w samym środku ogłoszenia umieszczony. Po raz kolejny przypominam, ogłoszenie musi być napisane zrozumiale. Trzeba wcześniej się zastanowić, co chcemy przekazać i do kogo będzie to ogłoszenie kierowane. Tak? Czy na przykład do dorosłych, czy do dzieci, żeby było czytelne dla osób, do których je kierujemy. Musi być widoczne, zwięzłe i na temat, to już wszyscy wiecie, i zawierać wszystkie niezbędne dane. I słuchajcie, to będą inne informacje, które zamieścicie w ogłoszeniu o zgubionym na przykład plecaku, a inne o ogłoszeniu, że na przykład sprzedajecie rower, tak? I tutaj mamy układ. Nagłówek, ogłoszenie na przykład, tak? Data. Kiedy zostało wywieszone, jakiego czasu dotyczy, to szczególnie ci, którzy spotkali się z ogłoszeniami o zaginionych pieskach czy kotach, to na pewno wiedzą. Data wtedy jest bardzo ważna, tak? Czy jest jeszcze szansa na przykład na odnalezienie tego zwierzaka. Można zacząć w taki sposób. Poszukuję, szukam, sprzedam, kupię, zaginął albo znaleziono, bo też możecie wy coś znaleźć i będziecie chcieli to oddać właścicielowi. Krótki opis przedmiotu z ogłoszenia i pamiętajcie, żeby szczególnie te takie charakterystyczne cechy, właśnie znaki szczególne wypisać i informacje kontaktowe do Was. Wypisałam dla Was przydatne zwroty i słownictwo, których możecie używać, tworząc ogłoszenia, czyli same te nagłówki. Ogłoszenie, uwaga, sprzedam, kupię, zamienię, oddam, oddam w dobre ręce, to na przykład jak często kotki, tak, albo małe pieski jest, oddam w dobre ręce. Wynajmę, odstąpię, poszukuję albo szukam, skradziono, zgubiono, no i chyba rzadziej, ale jednak się zdarza, znaleziono. Przechodzimy do szybkiego, wesołego podsumowania. Ogłoszenie składa się z nagłówka i to może być ogłoszenie, sprzedam, kupię, uwaga. Niezbędny jest cel ogłoszenia, na przykład zaginął pies, sprzedam samochód, dzień, data, miejsce sytuacji, opis sprzedawanej lub zagubionej rzeczy. Cena lub informacje o nagrodzie, podpis, czyli sposób skontaktowania się z Wami. Telefon, rzadziej już teraz adres, ale może być adres e-mail. Tu jest w skrócie jeszcze raz powtórzenie. Ogłoszenie powinno mieć wyraźny nagłówek, oczywiście umieszczony po środku. Musi być napisane zrozumiale, zwięźle, treściwie na temat. Ma być widoczne i czytelne, nie może w nim być błędów. I estetycznie trzeba je napisać. Nie pomazać, nie poskreślać. Bo to utrudni zrozumienie treści i może nie osiągniecie zamierzonego celu, jakim było danie przez Was tego ogłoszenia. I teraz ja napisałam dla Was ogłoszenie, takie przykładowe. Poszukuję, tak jest nagłówek, pilnie poszukuję wesołych uczniów do wzięcia udziału w wesołych lekcjach. Zajęcia odbywają się w dowolnie wybranych przez uczniów godzinach, każdego dnia, kiedy tylko chcą. Wesołe lekcje można znaleźć na YouTubie, na kanale pod tą samą nazwą. Mam nadzieję, że moje ogłoszenie dotarło do jak największej rzeszy odbiorców i już niedługo spotkamy się na kolejnej wesołej lekcji. A teraz pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!